Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu z panią minister Olgą Semeniuk-Patkowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Technologii i Rozwoju. Bardzo serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witamy pana Piotra Patkowskiego, ministra, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Państwo przyjechali do nas, aby się podzielić informacją, ale też i programami, jakie dla przedsiębiorców małych i średnich firm są przygotowywane i w Ministerstwie Finansów, i w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Pani minister jest również pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Także jest osobą bardzo ważną i myślę, że wiele interesujących rzeczy dowiemy się dzisiaj tutaj u nas. Szanowni Państwo, bardzo proszę panią minister Olgę Semeniuk-Patkowską o rozwinięcie tematu. Bardzo proszę. Dzień dobry Szanowni Państwo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i chęć wysłuchania tego, co tak naprawdę po 89 roku dzisiaj najtrudniejsze, czyli ta nowa perspektywa gospodarcza, społeczna, nowy ład na świecie w trakcie niestety trwającej wojny i pewnie ten nowy ład już po zakończeniu się tej wojny. I nie ma co ukrywać, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywają w polskie firmy, sektor szczególnie małych i średnich firm, to jest podwalina polskiej gospodarki, 97% tych firm to właśnie MŚP. Ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że warto też podsumować w kontekście nie tylko województwa podkarpackiego, ale w skali całego kraju to, z czym mierzyliśmy się przez ostatnie 4 lata. My już wszyscy jesteśmy zmęczeni tematem pandemii, rozmów na temat gospodarki, ale tutaj należy to wskazać, że siła instytucji państwowych odegrała bardzo ważną rolę. Przygotowanie i wsparcie polskich firm, bez względu na to, jaką działalność gospodarczą prowadziły w pierwszej fazie zamknięcia i wygaszenia gospodarki, czyli w tej fazie początkowej pandemii, to kwota łączna na to łączna kwota 240 miliardów złotych. To środki, które skierowaliśmy właśnie do polskich firm po to, aby ten poziom bezrobocia nie wybijał, po to, aby te firmy nie zamykały się i aby uratować też bardzo ważne gałęzie i działy przemysłu polskiego. Mówimy tutaj nie tylko o tych technicznych, sensu stricte branżowych, takich ścisłych bardzo i technicznych działach gospodarki, ale mówimy tutaj o zbrojeniówce, też bardzo ważny element, który dzisiaj oddziałuje nie tylko w skali kraju, ale też w skali Europy i całego świata. Te 240 miliardów złotych, które przygotowywaliśmy wraz tutaj z Ministerstwem Finansów, to był pakiet ochronny, którego właśnie celem było niedoprowadzenie do wybicia bezrobocia i nam się to udało. I oczywiście dzisiaj mamy poziom inflacji, który nie jest zadowalającym poziomem, ale na pewno jest on związany z wieloma czynnikami. Jednym z tych czynników oczywiście również jest wsparcie finansowe, które musieliśmy bezwzględnie do przedsiębiorców kierować. Z drugiej strony mamy trwającą wojnę i to już niestety wszystkie znaki na niebie wskazują, że będzie to długoterminowa wojna. W Brukseli mówi się o gospodarce wojennej. Mówi się o takim długofalowym trybie funkcjonowania właśnie w tej niepewności związanej z cenami surowców, związanej z pakietem klimatycznym, związanej też z funkcjonowaniem i kondycją firm. O tym się mówi na wokandzie w Brukseli. Ale to, co ważne jest, należy podkreślić, to przede wszystkim czynny udział premiera Mateusza Morawieckiego w każdym szczycie w Brukseli, który dotyczy włączania szerszego sektora MŚP w łańcuchy europejskie.
Mówię tutaj o towarach, o usługach. To są takie dwa pakiety najważniejsze, o których premier Mateusz Morawiecki bardzo często mówi, bo my jesteśmy naturalnym sąsiadem, ale też naturalnym ze względów geopolitycznych, gospodarczych, przez pomoc humanitarną, naturalnym hubem łączącym te relacje polsko-ukraińskie i też przekazującym wszystkie te potrzeby zarówno w Europie, jak i poza Europą. I tutaj duża rola również polskiego rządu w kształtowaniu tej świadomości, zwracaniu uwagi w Unii Europejskiej na ważne z punktu widzenia MŚP tematy. Jednym z tych tematów oczywiście i kryzysem, z jakim mierzył się sektor MŚP już po czasach pandemii, ale w trakcie rozpoczętej wojny, to zerwane łańcuchy dostaw. To jest zerwanie relacji biznesowych, partnerów biznesowych, też dużo towaru, które gdzieś w drodze po prostu stanął, firmy nie mogły go w odpowiedni sposób zaimportować, miały również problem z eksportem tych produktów, później niestety z płatnościami, później również z przetargami z tym związanymi, ponieważ wszystko wydłużało się w czasie i były duże problemy również z osiągnięciem tego pułapu czasowego w ramach przetargów i kontraktów, które były zawierane pomiędzy krajowymi partnerami zagranicznymi. Tutaj należy wskazać, że obawialiśmy się jako polski rząd, że w ramach oficjalnych danych, czyli w bazie CEIDG mamy zarejestrowanych 2,5 miliona firm, z czego jeszcze raz podkreślam, 96-97% to jest sektor małych i średnich firm, w tym gro z nich to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Baliśmy się tego, że te firmy po prostu będą upadać. Ale nic bardziej mylnego, ta wolnorynkowość, o której też chciałabym w pewnym momencie rozwinąć wątek, to jest też element, który powoduje, że te firmy nasze polskie potrafią w bardzo szybki i elastyczny sposób dostosować się do warunków. Pandemia pokazała, że z trybu stacjonarnego firmy bardzo szybko przeniosły się do trybu związanego z transformacją cyfrową, zaczęły więcej środków angażować właśnie w automatyzację, robotyzację, inwestycje. Te środki, które były odłożone jako właśnie ten taki na czarną godzinę, zostały zainwestowane po to, aby te firmy mogły funkcjonować. Oczywiście tutaj pomoc ze strony państwa była duża, instytucji państwowych, czyli te środki z kolei, które były kierowane bezpośrednio na utrzymanie pracowników. Ale ta transformacja cyfrowa przyspieszyła około 10 lat do przodu, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze państwowym. I widzimy tutaj, że przełożyło się to również na funkcjonowanie tych firm już w kontekście tej trwającej wojny i tych zerwanych łańcuchów dostaw. Udało się znaleźć nowe partnerstwa i o tym należy znowu powiedzieć, że firmy są na tyle elastyczne i na tyle potrafią funkcjonować same w swoim tym środowisku, że potrafiły znaleźć te nowe partnerstwa biznesowe wychodzące i eliminujące przede wszystkim Rosję, ale też wychodzące poza granice Europy. Niemniej jednak też widzimy dzisiaj, to znowu wrócę tutaj do kontekstu premiera Morawieckiego, który w Brukseli oprócz wahań cen surowców energetycznych, oprócz właśnie tego pakietu klimatycznego, skoncentrowania się na włączaniu szerzej, też przygotowywaniu programów, które będą pobudzały inwestycje te lokalne w poszczególnych krajach członkowskich, no wskazujemy bardzo mocno na ten element wyłączenia, absolutnego wyłączenia strony rosyjskiej z zamówień i też z tej polityki gospodarczej. To nie jest łatwe, bo jak wiemy doskonale, jak wyglądało nasze ostatnie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej w ramach relacji tych barterowych, szczególnie pomiędzy Niemcami, Francuzami, Rosją. Niestety wiemy, jakie konsekwencje program Nord Stream 2 za sobą niósł, jakie dzisiaj też niesie, ale też ta świadomość trwającej wojny i też świadomość tych skutków no, przyczynia się do tego, że faktycznie w Brukseli mówi się coraz więcej, coraz częściej o tym, że jakakolwiek kokieteria, jakakolwiek relacja z Rosją może przyczynić się do rozszerzenia geopolitycznego trwającego konfliktu zbrojeniowego i może niestety mieć również bardzo negatywne skutki długoterminowe gospodarcze dla całego świata, w tym dla Europy. To, o czym należy jeszcze wspomnieć, to na pewno sojusz europejski, który no, dzisiaj nie jest wyrównaną grą. Nie ma tutaj wyrównanych szans pomiędzy poszczególnymi partnerami, ale o to bardzo mocno zabiegamy. To jest gwarancja też poczucia i dania takiego poczucia bezpieczeństwa gospodarczego w poszczególnych krajach. I też sektor małych i średnich firm poprzez właśnie współpracę, koncentrację na tych relacjach międzynarodowych, poprzez wymianę biznesową z silnymi gospodarkami, również z tymi słabszymi w Unii Europejskiej, no, pozwala na to, aby rozbudowywać to polskie PKB, ale również wpływać na to, aby ta konkurencyjność zagraniczna zwiększała się.
I to, co udało nam się zrobić w ramach ostatniego ponad roku trwania wojny w ramach tych relacji z Ukrainą, to po pierwsze podzielić problemy na dwie kategorie. Pierwsza kategoria problemów to firmy, które funkcjonują na Białorusi, na Ukrainie i chcą i zdecydowały się na to, aby przenieść się do Polski, przenieść te silniki swoich firm. I druga kategoria problemów to firmy, które jednak chcą funkcjonować w trybie wojennym na Ukrainie, ale potrzebują wsparcia. Potrzebują kapitału ludzkiego, potrzebują produktów, potrzebują transportu, logistyki i tym podobnych czynników, które pozwolą im tam mimo trwającej wojny funkcjonować. I tutaj, no i trzecia kategoria oczywiście, na którą od razu reagowaliśmy w sposób naturalny, czyli pracownicy, którzy napłynęli z Ukrainy do Polski. Gro z nich zdecydowało się na to, aby w Polsce zostać. Gro oczywiście wróciło na Ukrainę, ale ci, którzy zostali, są tutaj przysposabiani, adaptowani w różnych zawodach, w różnych gałęziach. Tych pracowników naprawdę staramy się przystosowywać do tych warunków w Polsce, które mamy w ramach funkcjonujących firm i tam odnajdywać ich możliwości do działania. Jeśli chodzi o relacje z sektora małych i średnich firm polskich, z sektorem firm większych, ale również z sektora MŚP po stronie ukraińskiej, to stworzyliśmy przede wszystkim na samym starcie, już wiele miesięcy przed rozpoczęciem się wojny, program Poland Business Harbor. To program, którego celem jest relokacja w branży IT, bardzo istotnej, chociażby z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, na tereny Polski, na warunkach preferencyjnych. Mamy tam skrócony czas oczywiście wszystkich możliwych pozwoleń do tego, aby taka firma mogła funkcjonować na terenie Polski. No i muszę powiedzieć, że jest to program, który odniósł gigantyczny sukces. 35 tysięcy firm, głównie, bo ponad 70% to są firmy z Białorusi IT, które przeniosły się do Polski. No to jest to bardzo duży kapitał środków finansowych rozbudowujący ten potencjał właśnie branży informatycznej w Polsce. Ale mamy również Dia Warsaw Center. To jest centrum, które zostało stworzone przez PAIH, instytucję, która zajmuje się handlem i inwestycjami. I zadaniem tej platformy było przystosowywanie, też adaptacja i przygotowywanie w tym szoku wojennym do tego, aby firmy ukraińskie, niezależnie od tego, w jakim dziale i gałęzi pracują i czym się zajmują, mogły wykorzystać ten potencjał polskiego terytorium i też firm, które funkcjonują w Polsce, do tego, aby właśnie wymieniać się tym doświadczeniem, zbierać to know-how i wchodzić w partnerstwa biznesowe polsko-ukraińskie. Ale przede wszystkim mamy również Europejską Sieć Przedsiębiorców, której celem jest finansowanie, raczej dawanie tego finansowania wkładu i oferowania usług i dostosowywania do potrzeb MŚP. Z tego również strona ukraińska może na co dzień korzystać. Te firmy po relokacjach do Polski mają te warunki, na których, dokładnie te same warunki, w których funkcjonują firmy polskie. Mamy również Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw instrumentów finansowych. I tutaj mamy szereg ścieżek uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy PFR, PAIH, ARP, PARP. To są te wszystkie podmioty i instytucje, których głównym zadaniem jest kierowanie pomocy i też wpływanie na zwiększanie tego potencjału i relacji biznesowych pomiędzy stroną polską a ukraińską. Więc po pierwsze to, jak Polska zareagowała od razu po rozpoczęciu się wojny, oprócz tej pomocy humanitarnej, o której już mówiłam, czyli też przenoszeniu tego kapitału ludzkiego, adaptacji w różnego rodzaju zawodach, przygotowywaniu właśnie do nauki języka polskiego i też opieką nad rodzinami tych osób, to oczywiście platformy. Te platformy wymiany przede wszystkim koncentracji tych relacji, łańcuchów europejskich, ale również pozaeuropejskich. I na to przede wszystkim jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Morawiecki i też jego otoczenie zwraca uwagę w Brukseli, że bez tej pewności i zaangażowania strony ukraińskiej, z jednej strony do tego, aby osiedlały się te firmy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie w Polsce, bo jesteśmy naturalnym partnerem i sąsiadem, ale z drugiej strony oczywiście wsparcie nieodzowne w kontekście firm ukraińskich, które decydują się na to, żeby w Polsce nie zostawać, a jednak wracać na Ukrainę. To też bardzo potrzebny element do tego, żeby rozbudowywać te sieci i powiązania gospodarcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister. Bardzo bym prosiła teraz pana Piotra Patkowskiego o przedstawienie informacji dotyczących właśnie finansów, szczególnie jeżeli chodzi o finanse czy małych firm, czy samorządów. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo pani poseł. Szanowni państwo, to zacznę od samorządów, bo to jest dość istotna kwestia i warto tutaj kilka rzeczy powiedzieć. My jako Ministerstwo Finansów już w roku 2021 wprowadziliśmy programy wsparcia finansów samorządów zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i pod kątem wydatków bieżących. I warto to podzielić, bo rzeczywiście finanse samorządu stoją na tych dwóch nogach i te potrzeby inwestycyjne są zawsze potrzebne w zależności od tego, od wielkości samorządu. Wiadomo, że im mniejszy samorząd, tym też mniejsze zdolności wypracowania środków finansowych realizujących inwestycje, to tutaj ta kwestia wielkości jest bardzo istotna. W związku z czym te wszystkie programy inwestycyjne, które są wdrażane od 2016 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę wzmocnione programem inwestycji strategicznych, mają na celu wspierać wszystkie samorządy, ale w szczególności te mniejsze, które zawsze miały problem z tą dźwignią finansową i z możliwością realizowania wydatków na taką skalę, jak to robią największe samorządy. No i tutaj są tak dobrze znane programy jak Fundusz Dróg Samorządowych, jak Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, no i przede wszystkim program inwestycji strategicznych w swoich różnych wariantach, począwszy od tego ogólnego na wszystkie wydatki, poprzez programy bardziej celowane, jak na przykład na wsparcie z rozwoju stref inwestycyjnych, czy teraz program wsparcia zabytków. Te programy inwestycyjne są też o tyle istotne, że ponieważ one są realizowane praktycznie przez każdy szczebel samorządu, co jest chyba pierwszym w przypadku programu inwestycji strategicznych, programu, że realizuje absolutnie każda gmina, która tylko spełniła warunki formalne określone w przetargu. Tutaj nie ma takiej możliwości, ten program jest tak ukształtowany, aby pula środków zaspokoiła przynajmniej jeden wniosek każdego samorządu. Przy programie Funduszu Dróg Samorządowych czy Rozwoju Przewozów Autobusowych, które też są bardzo powszechne, jednak ta pula nie pozwala zaspokoić absolutnie wszystkich samorządów, powiatów czy województw. Natomiast jeśli chodzi o program inwestycji strategicznych, on może trafić dosłownie do każdego szczebla JST, pod tym tylko jednym warunkiem, że zostaną spełnione wymogi formalne i w tym przypadku przynajmniej jeden wniosek zostanie przyjęty. Nie ma tego ryzyka wygaśnięcia dostępnej puli środków. Natomiast ponieważ jest to program powszechny, to on także z bardzo dużą mocą oddziałowuje na lokalnych przedsiębiorców, ponieważ wiadomo, że warunkiem realizacji takich zadań jest procedura zamówienia publicznego, czyli przetargu. I to prowadzi do tego, że przede wszystkim beneficjentami tych programów, nie tak małych w skali lokalnych społeczności, czy w skali samorządów, ale w skali często tych zamówień, które realizują największe firmy, to są często zamówienia po kilkaset tysięcy złotych, no najwyżej po kilka milionów te większe. W związku z czym to są przede wszystkim właśnie zamówienia, które są adresowane do małych i średnich firm, a nie do największych koncernów, często międzynarodowych, które realizują te największe inwestycje, jak na przykład budowę dróg szybkiego ruchu. I to jest bardzo też duża dźwignia dla tych najmniejszych firm, ale firm lokalnych działających na poszczególnych szczeblach, żeby one mogły z tego korzystać. I to też było głównym takim zamiarem, żeby beneficjentem programu inwestycji strategicznych nie były tylko samorządy, nie było tylko lokalne społeczności, ale także lokalne firmy działające na tym rynku. I często też w moim przypadku, akurat to było na Lubelszczyźnie, jak rozmawiałem z lokalnymi samorządami i z lokalnymi firmami, to wiele z nich mówiło, że akurat pod kątem zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych, to obie strony tutaj naprawdę mają wypełniony kalendarz zamówień na najbliższe kwartały. Więc to jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne samorządów. Natomiast bardzo popularnym ostatnio tematem i bardzo istotnym stały się także te dochody i wydatki bieżące ze strony samorządów. One są istotne także z tego punktu widzenia, że już ta wybudowana infrastruktura, czy to drogowa, czy inna w ramach inwestycji strategicznych, musi być przez samorząd utrzymywana i to już wtedy nie jest wydatek inwestycyjny, tylko wydatek bieżący.
I co tutaj proponujemy? Po pierwsze, bardzo dużo mówimy o uszczelnianiu podatków w Polsce. O taki sztandarowy jest VAT, ale także mamy duże wyniki, jeśli chodzi o uszczelnienie podatku PIT, a w szczególności podatku CIT, co pokazuje też gigantyczny wzrost zarówno w relacji do PKB, jak i wzrost procentowy nominalny od 2015 roku. I to są podatki, które trafiają nie tylko do budżetu państwa, ale trafiają również na potrzeby samorządów. Drugą taką ważną zmianą były zmiany wywołane z tytułu zmian w podatku PIT, czyli wyższa kwota wolna od podatku, obniżenie stawki podatkowej, co nie da się ukrywać, wpłynęło na obniżenie dochodów z PIT-u i odczuwają to nie tylko budżet państwa, ale także budżet samorządu. Dlatego w 2021 roku zdecydowaliśmy się w Ministerstwie Finansów wprowadzić takie mechanizmy, które zabezpieczą samorządy z tytułu ubytków tych podatków. I też trzeba popatrzeć na to, że różne samorządy w zależności od szczebla mają różny poziom ubytku, ale także różny poziom potrzeb z tym związanych. Bo pamiętajmy także, że ta obniżka podatków wpłynęła pozytywnie na portfele społeczności i także na pobudzenie popytu konsumpcyjnego w danych samorządach. Więc ten kij ma dwa końce. On wpłynął na obniżenie dochodów bezpośrednich, natomiast pamiętajmy, że te pieniądze, one trafiają z powrotem do obiegu gospodarczego. O tym też nie można zapominać. I największym tego beneficjentem często są największe miasta. Natomiast też częstym tutaj postulatem tych największych miast rozwiązania tego problemu jest zwiększenie udziału w dochodach własnych PIT i CIT. Tylko jest to patrzenie i myślenie bardzo jednostronne, bo o ile dla największych samorządów rzeczywiście byłoby to korzystne, to pytanie, czy dla najmniejszych samorządów, dla gmin wiejskich, czy nawet dla gmin miejsko-wiejskich, rzeczywiście to zwiększenie udziału w podatku PIT i CIT byłoby istotne. W gminach wiejskich podatek CIT jest rzadkością, bo bardzo mało jest podatników CIT. Pamiętajmy, że bardzo duża część tych najmniejszych przedsiębiorców nie są podatnikami CIT-u, tylko PIT-u. A po drugie, często też mieszkańcy terenów gmin wiejskich płacą nie podatek PIT, a podatek rolny. Więc ten dochód z tytułu podatku PIT wcale tak wysoki nie jest. I nawet zwiększenie tego udziału, no to jest często podniesienie procentowego wskaźnika lub bardzo małej sumy, czyli ten przyrost jest niewielki. W związku z czym w 2021 roku zaproponowaliśmy trochę inny mechanizm właśnie wspierający te najmniejsze samorządy, tak żeby jeszcze nie powiększać tej polaryzacji pomiędzy metropoliami a najmniejszymi jednostkami. Bo też często w tych najmniejszych jednostkach są największe potrzeby. W związku z tym zaproponowaliśmy mechanizm wyrównujący, że samorząd nie może otrzymać mniej środków niż ich wieloletnie programy finansowe, które opracowali jeszcze przed wdrożeniem Polskiego Ładu w roku 2020. Gdyby taka luka się pojawiła, a ona się pojawia, to wtedy budżet państwa jest zobligowany do tego, żeby to wyrównywać. I mieliśmy już dwa przykłady działania tego mechanizmu w praktyce. To był rok 2021 i 2022, kiedy jesienią z budżetu państwa zostały przekierowane wielomiliardowo łącznie dotacje dla samorządów. Natomiast, aby też wzmocnić to, co mówiłem przed chwilą, to został wprowadzony taki algorytm, który zdecydowanie preferuje, wzmacnia te jednostki mniejsze, te gminy wiejskie. I jeśli popatrzymy na dochody, uwzględniając te wpływy z subwencji wyrównującej, to często gminy te najmniejsze notują największy przyrost dochodów budżetowych i możliwości wydatków bieżących w historii. Oczywiście pojawiały się argumenty, no tak, ale to jest posiłkowane dotacją ze strony budżetu państwa. Tak jest, to jest prawda w istocie. Natomiast jeśli popatrzymy, że w zeszłym roku każda gmina wiejska miała zagwarantowane nie mniejszą subwencję niż 3 miliony złotych, to trudno znaleźć gminę wiejską, która mogłaby, nawet dając im 100% udziału w podatku PIT czy CIT, wypracować takie zwiększenie dochodów. Po drugie, na zarzut tego, że te pieniądze są dzielone z dotacji, owszem są,
Ale proszę pamiętać, że to jest obowiązek ustawowy nałożony na Skarb Państwa. To nie jest decyzja wydawana każdorazowo, co roku przez premiera czy Ministerstwo Finansów, tylko to jest obowiązek ustawowy, który jesteśmy zobowiązani realizować. W związku z czym samorząd ma gwarancję ustawową co do realizacji takiego zobowiązania wobec gmin. I możecie być Państwo spokojni, bo subwencja za rok 2023 została wypłacona pod koniec roku 2022, że w roku 2024 z tego tytułu ubytku również taka subwencja do wszystkich samorządów trafi. I na końcu powiem jeszcze o takim rozwiązaniu, które wprowadziliśmy rok temu, mianowicie aby uniezależnić gminy od cyklu koniunkturalnego podatku PIT i CIT, ponieważ one nie są równe w skali roku, szczególnie podatek PIT jest zmienny, czego mieliśmy przykład w marcu i w kwietniu tego roku, kiedy na przykład były bardzo duże zwroty podatkowe. Wprowadziliśmy równą ratę przekierowaną z budżetu państwa do budżetu samorządów, czyli niezależnie od miesiąca każdy samorząd równą ratę zgodnie z prognozami budżetowymi. I potem na koniec każdego roku oceniamy, czy te równe raty zmieściły się w realnym wykonaniu PIT-u, czy na przykład samorząd otrzymały niedopłatę bądź nadpłatę. I taki pierwszy mechanizm zastosowaliśmy w zeszłym roku. I ponieważ dochody z tych obu podatków były wyższe niż przewidywane w ustawie budżetowej, to samorządy mają wobec Skarbu Państwa roszczenie wypłaty tej różnicy, tej rekompensaty. I ta rekompensata zostanie Państwu, ona jest z dwuletnim opóźnieniem. Tutaj działa zasada N-2. Skarbnicy bardzo dobrze ją znają. I ta rekompensata zostanie wypłacona w 2024 roku. W związku z czym samorządy w 2024 roku, poza tymi wszystkimi instrumentami, które jeszcze, o których mówiłem, jeszcze dodatkowo otrzymają tą wypłatę różnicy na swoją korzyść za rok 2022. Także my tutaj pamiętamy o tych wydatkach inwestycyjnych, bardzo dużo o nich pamiętamy, te programy będą realizowane i będą kontynuowane. Natomiast mamy także świadomość potrzeb tych wydatków bieżących i także skali i różnicy pomiędzy tymi wydatkami w zależności od poszczególnego poziomu jednostek samorządu terytorialnego i będziemy te różnice w swoich algorytmach uwzględniać tak, żeby właśnie wzmacniać te najmniejsze i najbardziej potrzebujące samorządy w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze. Jak państwo widzicie, wszystko się łączy, nic, są to naczynia połączone. Im więcej dochodów mamy w budżecie państwa, tym bogatsze są nasze tereny. Szanowni Państwo, jest z nami pan poseł deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Gdyby tak w krótkich słowach pan poseł zechciał powiedzieć, jak sytuacja wygląda przedsiębiorców, urzędów, mieszkańców na Ukrainie i jak Państwo sobie po prostu dajecie radę w tych trudnych czasach. Dzień dobry, Pani Terezo, Panowie Ministry, Pani Wojewodo, Pani Starosto. Najpierw ja myślę, to Wy, firmy lokalne, samorządy, wójtowie, przewodniczący Rady. Ви знаєте, що я мам на ім'я Павел, і я працюю не тільки як член парламенту в Україні, єстем також member of assembly of parliament of the Council of Europe. Єстем членом парламентської асамблеї в Раді Європи. І якби так не мовити о дужих таких речах поважних, бо жодна та висока річ не може бути без фундаменту. Фундаментом є фірма локальна, фундаментом є локальний самоуряд. І так в цілому світі. І власне, що я тут є для того, щоб сказати, що перед тим я працював бурмістром в місті партнерстві в Україні. І от вілю лят було зроблено дуже спільних проєктів. Дуже. Але коли у нас почалася та дуже, дуже біда, і я мушу кожного разу сказати, кожному з вас тут, нашим сусідам,
że dziękujemy za to, że podali ruku. My dziękujemy waszemu urządu, który naprawdę zrobił nerealne rzeczy dla naszych ludzi. I dla tych ludzi, którzy stracili wszystko w jeden dzień, czyli w jeden tygodniu. I to ważne. I tak jak tutaj wasz urząd tak dobrze się stawi, tak dobrze bawi miejscowe, lokalne firmy i ma taką dobrą współpracę z lokalnymi samorządami, no my w Ukrainie jeszcze tego nie mamy. Już szli do tego na waszym przykładzie w ostatnich latach, no ta wojna wszystko straciła. I sytuacja u nas wygląda w 1000 razy nie tak dobrze. I nie wiem, jak dajecie sobie radę wy razem z waszym prezydentem, bo rządzie, jak tak wam, może Pan Bóg pomaga, że macie te podatki i pomagacie i ludziom, i samorządom. No to od tego tylko trzeba skazać dziękujemy wam, że tak pracujecie. I chciałbym skazać, żeby... Wieszcie, idzie ten czas, kiedy ta wojna będzie jeszcze trwa. I ta wasza pomoc, no, jeszcze, ona już jest duża. Duża. Nie tylko tam militarna, nie tylko finansowa, za co dużo dziękujemy, tak? A pójdzie nowa programa Polska-Ukraina, gdzie samorządy skorzystają i będą nowe projekty. Nie tylko coś budować, tak? A u nas odbudować. Tam będzie relokacja firm i inne rzeczy. Jak komuś tam interes ma, to trzeba o tym mówić. I wiecie, może tak trzeba robić, żeby ktoś, kto chce współpracować, żeby to tam nie wyglądało dużo jakoś tam strasznie dla każdego lokalnego biznesu. My możemy na przykładzie własne samorządów pokazać, jak ono współpracuje. Можливо, ваші фірми już треба робити ten krok, може не в тим року, але już треба старатися, щоб вони зайшли до нас на територію, щоб там була співпраця, а не якась конкуренція між підприємцями вашими і нашими. Ну, бо наша ситуація гірша від вас в 1000 разів. То я тільки ще подивляю кожен раз, як у вас є та сила, можливість, і та, я мислю, добра співпраця. Дякую, пані Терезо. Дякую дуже пану посолові. Мислю, що будемо ще спирати до кінця і життємо Україні закінчення якнайшвидше цієї війни, бо то є, очевидно, на таких варунках, на яких prezydent, jakich chcą mieszkańcy, obywatele Ukrainy, nie tak jak było w Jałcie, poza nami. Pewne rzeczy się zadziały, mówię tu o Polsce. Myślę, że Ukraina powinna przy tych rozmowach pokojowych i ona powinna decydować, co jest dla nich najlepsze. Jest z nami pani wojewoda. Bardzo bym prosiła jeszcze o przedstawienie również sytuacji, jaka jest u nas na Podkarpaciu ze strony województwa podkarpackiego. Bardzo proszę, pani wojewodo Jolanta Sowicka. Dziękuję bardzo. Szanowna pani minister, panie ministrze, pani poseł, panie pośle, państwo samorządowcy, dyrektorzy, wszyscy zaproszeni goście do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Ja bardzo dziękuję pani poseł za to, że mogę tutaj z państwem dzisiaj uczestniczyć w tej rozmowie. Dziękuję bardzo pani minister i panu ministrowi za to, że znaleźli czas, aby tutaj przyjechać do naszego regionu i właśnie przybliżyć państwu takie ważne tematy. Tematy związane z rozwojem i przyszłością firm, zwłaszcza tych małych i średnich przedsiębiorstw, czy też sytuacji finansowej. Mamy tutaj właśnie ekspertów, fachowców w tych tematach i rzeczywiście jest tutaj ten moment, gdzie możemy troszeczkę zdobyć wiedzy takiej rzeczywistej. Ale ja chciałam państwu może nie przypomnieć, ale powiedzieć o tym, jak
Tutaj pan minister mówił o różnych programach, które nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy i przekazuje do realizacji, aby właśnie naszym samorządom żyło się coraz lepiej. Oczywiście nie da się tego wszystkiego zrobić w jednym dniu i w jednym roku, potrzeba na to bardzo dużo czasu, ale patrząc na rozwój naszego Podkarpacia, z pewnością państwo zauważyliście i obserwujecie, że nasze gminy, powiaty, miasta są coraz bardziej piękniejsze, coraz bardziej się rozwijają i to w różnych obszarach i w różnych dziedzinach. Ale żeby te gminy się mogły rozwijać i samorządy, no to właśnie jest potrzebna praca parlamentarzystów, praca władz samorządowych, takie mocne działanie na rzecz społeczności lokalnej. Naszym hasłem jest bardzo takie mocne hasło, jesteśmy razem z ludźmi i blisko ludzi, tak? I dlatego chcemy, abyście państwo podnosili cały czas standard w swoich małych ojczyznach. Tutaj pan minister wspomniał o programach zresztą różnych, na przykład bardzo dobrze rozwija się infrastruktura kolejowa, bardzo dobrze rozwija się infrastruktura drogowa, polityka społeczna, gdzie jak państwo obserwujecie, dbamy bardzo o seniorów, dbamy również o mamy z dziećmi, budujemy przedszkola, budujemy żłobki, budujemy domy środowiskowej pomocy. Także państwo samorządowcy jesteście na bieżąco w tych tematach i wiecie, jak to wygląda. I rzeczywiście, jak się jedzie przez nasze Podkarpacie, a ja, wierzcie mi państwo, dziennie przebywam bardzo dużo właśnie w trasie i jeżdżę po naszym województwie. Naprawdę też ostatnio rozmawiałam z pewnymi osobami, gdzie obserwowaliśmy te nasze małe miasta czy gminy, gdzie naprawdę są bardzo ładnie prowadzone. To znaczy mam na myśli, że wszystkie domy, wszystkie posesje, wszystkie gospodarstwa są bardzo zadbane, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, już pomijając jaka jest tutaj przyroda i walory Bieszczad. Także bardzo miło mi jest, gdy widzę, że jednak rzeczywiście te, i to wszystkie samorządy się rozwijają na różnym poziomie, ale jednak pieniądze, które są kierowane na ten rozwój i na to, aby żyło się ludziom lepiej, rzeczywiście są bardzo duże i naprawdę musimy przyznać, proszę państwa, że to jest właśnie dzięki wielkim staraniom naszych parlamentarzystów, władz samorządowych i naszego rządu. Wracając do tematu pana posła i Ukrainy, oczywiście razem wspólnie przeżywamy moment, cały czas mamy ten moment wybuchu wojny na Ukrainie. To jest to są takie obrazy, takie sceny, gdzie myślę, że raczej się nigdy nie zapomnimy, zwłaszcza to mam na myśli pierwsze dni, gdy przechodziły przez naszą granicę matki z dziećmi i podawaliśmy tą pomocną dłoń, ale myślę, że natura ludzka jest taka, że wpisana jest pomoc w nasze serca, więc myślę, że każdy człowiek, który ma jakieś zasady, wartości, to samo by zrobił. Oczywiście przed nami jeszcze długa praca, bo jeszcze chcemy, aby się te nasze firmy rozwijały, chcemy mieć jeszcze, mamy przed nami są jeszcze różne projekty do rozwiązania, ale myślę, że przy naszym wielkim wsparciu, a dotychczasowym doświadczeniu, myślę, że to wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku. Także pani poseł, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do udziału w dzisiejszym spotkaniu, a ja państwa też zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko przypomnieć, że w ciągu ostatnich 3 lat w ramach Polskiego Ładu dla powiatu lubaczowskiego wpłynęło prawie 180 milionów złotych. Więc te pieniądze, które samorząd zaaplikował, samorządy z powiatu lubaczowskiego
zostały wydatkowane, czy są wydatkowane w trakcie wydatkowania, bo część też przetargi są w tej chwili ogłaszane, przeważnie dla firm działających albo w powiecie lubaczowskim, albo na Podkarpaciu, dla tych właśnie małych, średnich firm, o czym mówił pan minister Patkowski, że właśnie te środki wpompowane w samorządy, wpompowane w nasze firmy powodują bogacenie się naszych środowisk, powodują, że jest niskie bezrobocie, że wszyscy, którzy chcą pracować, znajdą to zajęcie. Oprócz tego rozwijają się tutaj, są inne programy, które są również dedykowane dla nas, czyli 500+, które bardzo mocno w czasach wcześniejszych poprawiło koniunkturę, wzmocniło polską gospodarkę i aktualnie również bardzo mocno działa. Ale teraz bardzo byśmy prosili pana Waldemara Barnasia, dyrektora Mieleckiej Agencji Rozwoju Przemysłu, o przedstawienie już takich konkretnych bardzo programów dla naszych przedsiębiorców. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć o bardzo ważnym programie, który został ogłoszony 27 kwietnia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego właśnie dla przedsiębiorców gmin przygranicznych. Jeżeli chodzi o nasz powiat, to wszystkie gminy naszego powiatu lubaczowskiego, przedsiębiorcy z tych właśnie gmin, którzy mają zarejestrowaną działalność akurat w powiecie lubaczowskim, będą mogli skorzystać z tych środków. Nabór zaczyna się już 31 maja. Do 14 lipca będzie trwał i dotacja jest 60 milionów teraz już w ramach funduszy dla Podkarpacia, na cały ten program. Tam są wymienione gminy czy miejscowości, gminy przygraniczne. Mamy cały powiat lubaczowski, to jest bardzo, bardzo ważne. Jest 60 i 70% w formie dotacji, więc zachęcam przedsiębiorców, jeżeli będzie taka potrzeba, poprosimy panią dyrektor na to spotkanie. Prosiłam ją, żeby dzisiaj przyjechała, ale inne sprawy ją zatrzymały, ale myślę, że warto by było porozmawiać jeszcze i pokazać, jak ten program, co trzeba, jakie spełnić kryteria. A teraz o programach, które już są i które też są, myślę, że bardzo interesujące dla państwa, pan Waldemar Barnaś. Bardzo proszę. Dziękuję pani poseł. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Nazywam się Waldemar Barna, jestem dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu, zarządzający pierwszą w Polsce specjalną strefą ekonomiczną Europark Mielec. Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką w 100% w nadzorze premiera, prezesa Rady Ministrów. Wykazuje wiele aktywności, pomagając przedsiębiorcom, pomagając gospodarce poprzez uczestnictwo aktywne w procesach restrukturyzacyjnych zakładów, poprzez angażowanie się w rozwój regionów, ale też prowadzi aktywności, wykonuje funkcje właścicielskie wobec spółek Skarbu Państwa i posiada 4 oddziały. Jednym z nich jest oddział mielecki i posiada, czy zarządza, tak jak wspomniałem, 2 specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jedną z nich jest specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec. Ale specjalne strefy ekonomiczne, takie w klasycznym ujęciu, jak to zwykło się mówić, one funkcjonowały, czy funkcjonują jeszcze, natomiast od 2018 roku te zezwolenia strefowe zostały zamienione, czy zostały nabrały nowej formy. I one zostały zastąpione decyzją o wsparciu w ramach tak zwanej Polskiej Strefy Inwestycji. Powiem, w 2018 roku, tutaj muszę dalej, w 2018 roku weszły akty prawne w życie, które powołały tak zwaną Polską Strefę Inwestycji, czyli mówię tutaj o ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, na mocy której w całej Polsce, na terytorium całego kraju można się ubiegać o zwolnienia podatkowe
inwestując na nieruchomości, trzeba tylko mieć działkę, która jest wpisana do rejestru gruntów w starostwie powiatowym. I oczywiście, jeżeli miejscowy plan nie zabrania takiej działalności. Oprócz ustawy, którą wymieniłem, do tej ustawy mamy odpowiednie rozporządzenia, między innymi rozporządzenie Rady Ministrów o udzielaniu pomocy niektórym przedsiębiorcom na prowadzenie nowej inwestycji. Jest też rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 18 roku w sprawie powierzenia zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną Europal Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania wykonywania kontroli tych decyzji. Te kontrole wykonujemy oczywiście w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Są też regulacje unijne stosowne do tych rozporządzeń, ale też mamy tak zwane obszary przypisane zarządzającym i o tych obszarach mowa jest w rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii. Co oferujemy w ramach tej polskiej strefy inwestycji, czyli tego instrumentu, który dostępny jest na terytorium całego kraju? Mianowicie zwolnienia z podatku dochodowego, czy to od osób fizycznych, czy to od osób prawnych, zależnie od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza. Oczywiście zasięg tego instrumentu to jest cały kraj, bez względu na lokalizację. Oczywiście trzeba spełnić wcześniej odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe, o których powiem później. Decyzje o wsparciu wydawane są nie mniej niż na 10 lat, natomiast maksymalnie na okres 15 lat. Przy czym te 15 lat dotyczą tych regionów, gdzie ta pomoc publiczna regionalna jest najbardziej dopuszczalna, czyli w najwyższym stopniu, stąd to województwa Polski Wschodniej, ogólnie rzecz biorąc. Wraz z pojawieniem się Polskiej Strefy Inwestycji kraj został podzielony na tak zwane obszary i te obszary zostały przypisane zarządzającym. Jeśli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną Europal Mielec, to przypisany jej obszar w ramach tej ustawy to są powiaty województwa podkarpackiego. Przy czym, jak tam Państwo widzicie, patrzycie teraz na tą mapę Polski, gdzie na niebiesko jest zaznaczone województwo podkarpackie, tam jest taki wyłom, taka plama szara. To jest miasto Przemyśl i powiat przemyski i miasto Przemyśl na prawach powiatu, bowiem ten obszar jest przypisany zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jeszcze tutaj widzimy na szaro powiat Stalowo-Wolski, Niżański, Tarnobrzeski i powiat Tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu. Pozostałe wszystkie powiaty, a więc tam od Bieszczad poprzez środek województwa, kończąc na wschodzie i na powiecie lubaczowskim, na południu i północnym zachodzie, na Mielcu, na powiecie mieleckim. Wszystkie te powiaty są przypisane specjalnej strefie ekonomicznej, zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną, a więc na tym obszarze decyzję o wsparciu wydajemy my. Oprócz tego jeszcze mamy tam część Lubelszczyzny zaznaczoną, jak Państwo widzicie. To jest powiat lubelski, miasto Lublin na prawach powiatu i oprócz tego dwa jeszcze powiaty nam przypisane, to jest powiat lubartowski i powiat świdnicki. Tak więc jeżeli inwestor, przedsiębiorca decyduje się na umiejscowienie, lokalizację swojej działalności czy inwestycji w tych powiatach, to wniosek składa w Mielcu. Oczywiście, tak jak mówię, jak wspomniałem, mamy w naszych województwach najwyższy poziom dopuszczalnej pomocy regionalnej. On wynosi 50%, natomiast dla mikro i małych firm zostaje on podniesiony do 70% i jeśli chodzi o średnie firmy, to ten poziom wsparcia może być wyższy, podniesiony do 60%. Ustawodawca wykluczył pewne działalności, na które nie może być udzielona decyzja o wsparciu. Mianowicie tu chodzi o handel, o transport, energetykę,
przetwarzanie odpadów, hutnictwo, roboty budowlane, ale także te wyroby akcyzowe. Natomiast oczywiście dopuszczana jest produkcja przemysłowa, działalność badawczo-rozwojowa, informatyka i telekomunikacja, a także szeroko pojęte tak zwane nowoczesne usługi dla biznesu. Na takie rodzaje działalności oczywiście wsparcie można otrzymać. Jeszcze na co można taką pomoc uzyskać, mianowicie inwestując w utworzenie nowego zakładu oraz na tak zwane reinwestycje, czyli zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie na przykład nowej linii produkcyjnej, na podstawie której będziemy mogli zdywersyfikować naszą produkcję. Ale można też otrzymać taką pomoc na reinwestycje, która spowoduje zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. Można też pomoc uzyskać nabywając zakład, który został zamknięty lub gdyby został zamknięty, gdyby taka pomoc nie została udzielona, czyli gdyby nie został przejęty. Natomiast nie można w ramach tej definicji otrzymać pomocy w prosty sposób, przejmując akcje jakiegoś przedsiębiorstwa bądź udziały w firmie. Mówiłem na początku o tych kryteriach jeszcze ilościowych i jakościowych i teraz te kryteria ilościowe, czyli minimalny poziom inwestycji i zainwestowanych środków, po osiągnięciu których można uzyskać pomoc publiczną, jest od poziomu bezrobocia w danych powiatach i od wielkości firmy. I tak na przykład widzicie Państwo tutaj takie zróżnicowanie od 10 do 80 milionów. To są wielkości przypisane dla dużych przedsiębiorstw, z tym, że te różnice od co 20 mniej więcej milionów, one wynikają z różnego poziomu bezrobocia w powiatach, które są tutaj wymienione w poszczególnych wierszach. I tak na przykład dla powiatu lubaczowskiego, w którym się znajdujemy, ten minimalny poziom nakładów wynosi dla dużego przedsiębiorstwa 20 milionów. I oczywiście w myśl tej zasady, że dla mikro obniża się takie kryterium o 98% nawet, więc wystarczy tylko 2% z tej kwoty mikroprzedsiębiorcy zainwestować. Jeśli chodzi o małego przedsiębiorcę, to można je obniżyć o 95% i dla średniego o 90%. Czyli średni przedsiębiorca inwestując w Lubaczowie, w powiecie lubaczowskim, wystarczy, że te nakłady podniesie w wysokości 2 milionów, a nie 20. Jeszcze mamy tutaj w tym rozporządzeniu taką specyficzną grupę miast, tak zwanych miast średniej wielkości, tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Te miasta wymienione są też tutaj w tym wierszu. To były miasta przemysłowe, takie ośrodki przemysłowe na Podkarpaciu średniej wielkości. To był Mielec, Krosno, macie tu Państwo wymienione wszystkie. Sanok, Przeworsk, Krosno, Jasło, Jarosławny, Mica, Mielec. I oczywiście także gminy przylegające czy sąsiadujące z tymi miastami. Tamto kryterium dla dużego przedsiębiorcy jest obniżone do 10 milionów i oczywiście analogicznie dla mikro, małych i średnich. O te wartości, które tam wcześniej żeby sobie wymieniali. Czyli jeżeli jest to mikroprzedsiębiorca, w takim mieście inwestuje, więc wystarczy, że on poniesie nakłady w wysokości 2% z 10 milionów. To jest kwota 200 tysięcy złotych i oczywiście to pomoc publiczna do 70%, więc może ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości 140 tysięcy wtedy. Tak to działa. I oprócz kryteriów ilościowych mamy jeszcze wymagane kryteria jakościowe.
Nie są to jakieś kryteria, które, które są nie do zrealizowania. Są bardzo, bardzo takie praktyczne i dość takie z życia wzięte, więc są takie przyjazne dla przedsiębiorcy. Nie ma tutaj jakiegoś takiego po prostu nadmiernego wysiłku, który trzeba by ponieść, żeby takie kryterium spełnić. I oczywiście te kryteria są podzielone na sektor przemysłowy i na sektor usługowy, natomiast one tak niewiele się różnią, bym powiedział. I w każdym tym sektorze są dwie grupy tych kryteriów. To jest kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego. Macie Państwo tutaj wymienione, ponieważ one są podobne dla sektora przemysłowego i usługowego, więc skupmy się na sektorze bardziej przemysłowym. I tu Państwo macie na przykład, jeżeli przedsiębiorca przynależy do klastra kluczowego, to już ma jedno kryterium spełnione. Jeżeli prowadzi działalność badawczo-rozwojową, jeżeli posiada statut mikro-małego i średniego, jeżeli tworzy wyspecjalizowane miejsca pracy, a dzisiaj to praktycznie wielu przedsiębiorców, którzy podejmują inwestycje, to takie kryteria spełniają. Bowiem to są takie przeważnie aktywności związane z takimi kryteriami też przecież. Bo coraz mniej mamy do czynienia z jakąś taką prostą działalnością. Coraz bardziej z taką wysublimowaną i z tworzeniem miejsc pracy wysokiej jakości. Będąc czy inwestując w takim mieście średniej wielkości tracącej funkcje społeczno-gospodarcze, to już taki kryterium jest spełnione. Sam statut mikro, małego i średniego przedsiębiorcy już gwarantuje zaliczenie kolejnego kryterium. Więc już inwestując w takim mieście, wystarczy jeszcze dwa dodatkowe spełnić, ażeby taką decyzję uzyskać. Oprócz tego instrumentu, czyli decyzji o wsparciu, jako zarządzający specjalną strefą ekonomiczną oferujemy przedsiębiorcom tereny zielone pod przemysł, hale magazynowe, czy budujemy nawet hale pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, na życzenie przedsiębiorcy, jeżeli ma udostępni działkę, to taką halę oczywiście możemy budować o odpowiednich parametrach, takie jak sobie życzy. Jest to Polska Strefa Inwestycji, jest tym instrumentem bardzo chętnie, po który bardzo chętnie sięgają przedsiębiorcy. Myślę, że tutaj ustawodawca, Ministerstwo Rozwoju i Technologii bardzo, zresztą we współpracy z Ministerstwem Finansów, bardzo dobrze wyczuło tutaj potrzeby polskiej gospodarki, bowiem no, mamy do czynienia, pomimo tych zawirowań, czy to z pandemią, czy teraz z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie mamy jakiegoś tąpnięcia. Przedsiębiorcy chętnie sięgają po ten instrument i inwestują dalej. Odzwierciedlenie tutaj jest w tym podsumowaniu, które Państwu teraz pokazuję. W latach funkcjonowania tej ustawy 2018 rok to był praktycznie rok taki przejściowy, poza tym to był tylko ostatni kwartał, bowiem ustawa weszła i rozporządzenia w takim momencie, że dostępny był ten instrument w ostatnim kwartale, więc ten rok był bardzo krótki. Oczywiście 2 lata pandemii i rok wojny, a mimo to mamy 161 decyzji wydanych jako zarządzający tym obszarem. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na inwestycje, zadeklarowali prawie 6,5 miliarda nakładów i 3,6, czyli 3600 miejsc pracy. Do tego należy dodać jeszcze miejsca pracy, które zostały utrzymane dzięki tym inwestycjom, bowiem inwestorzy deklarują, oprócz tego, że tworzą miejsca pracy, to jeszcze decydują się na, czy mają obowiązek na, deklarują na utrzymanie miejsc pracy na odpowiednim poziomie.
a tych miejsc pracy udało się uzyskać, udało się zachować dzięki tym inwestycjom ponad 10 tysięcy. Więc to są wartości, które oddziaływują na wyobraźnię. Także myślę, że ten instrument bardzo na czasie, bardzo dobrze rokujący też na przyszłość, bowiem w tym roku no mamy pierwszy kwartał za sobą i maj, ale na koniec kwietnia może powiem, że mieliśmy tych decyzji już w tym roku 16 i kilka jest już na etapie procedowania, więc widać, że nie ma jakiegoś spowolnienia, bo w analogicznych kwartałach poprzednich lat też takie powiedzmy takie wartości były, a nawet mniejsze. Jeśli weźmiemy pod uwagę nawet ten rok przed pandemią, kiedy wydawało się, że warunki są optymalne, to wielkości były podobne. Tak więc myślę, że inwestorzy jak gdyby patrzą optymistycznie teraz w przyszłość, pomimo tych zawirowań, tak jakby dało się wyczuć, że no najgorsze już za nami. Ja ten swój optymizm też biorę stąd, że no byłem na tym spotkaniu na forum Polska-Ukraina, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego w Polsce i tam mieliśmy też spotkanie z przedsiębiorcami, bo też sporo przedsiębiorców z innych krajów, ale także z Ukrainy, którzy no bardzo jak gdyby tak widać było już takie wyczekiwanie, że teraz może być tylko lepiej. I oczywiście oprócz tego bardzo duże zapewnienie prezydenta Ukrainy, że Polska będzie aktywnie brana pod uwagę, jeśli chodzi o odbudowę i później przyszłą współpracę pomiędzy przedsiębiorcami. Tak więc jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie tego wystąpienia i oczywiście zapraszam do współpracy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zapraszam też do Mielca, do naszej strefy. Zapraszam tutaj też przyjaciół z Ukrainy do współpracy. Też taką współpracę już zapoczątkowaliśmy, bowiem jesteśmy członkiem porozumienia, w ramach którego powstał ten podkarpacki rozproszony inkubator przedsiębiorczości polsko-ukraińskiej i w ramach tego inkubatora też możemy współpracować. Dziękuję jeszcze raz pani poseł, pani Teresie za zaproszenie, za możliwość przedstawienia tego instrumentu i oczywiście dziękuję tutaj państwu z ministerstwa, bo wiem, że pracowaliście też kiedyś w ramach przygotowania tej ustawy. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Numery telefonów, strona internetowa. Myślę, że państwo znacie te numery, a jeżeli nie, to proszę je zapamiętać czy zapisać.